Siemaneczko, cześć, witam, zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo. Będzie znowu barbarzyńca Wirka, tak, wiem, że już był, wiem, ale na tej wersji bardziej mi zależało, bo to jest wersja z ostatnim oddechem i ten Whirlwind Barbarian, ten barbarzyńca w Trąbie Powietrznym jest dużo, dużo, dużo lepszy, aczkolwiek wróć, wiecie co, w tej wersji jeszcze ciśniemy z dumą, no to może dlatego jest trochę więcej DPS-u. Tak czy siak, ja uważam, że jest lepiej mieć broń dwuręczną, bo zawsze będzie większy DPS z broń dwuręcznej niż... Wiadomo, z jednoręcznej, aczkolwiek śmierć ma zajebistego rola. Chciałem powiedzieć, że ma dobrego, no nie ma dobrego, no ma zajebistego rola, bo bo ma maksymalnego. Ale jest, widzicie, obrażenia dwuręcz 877, tylko że minimalne są lepsze, 441, tak. No, jakbyśmy trafili tutaj max rola, to byśmy mieli DPS dużo większy. Generalnie zawsze broń dwuręczna typowo będzie miała większy DPS niż broń, która może być jednoręczna i dwuręczna, tak? Bo to mamy obrażenia jednoręczne, jak założymy dwa, to wiadomo, miecze to będzie jednoręczne, a tak są dwuręczne. Więc... Ostatni oddech. Jak najbardziej, fajnie. Tylko że rol jest słaby. Rol możemy mieć pomiędzy 350 a 200... przepraszam, 350 a 400, więc... No słaby, słaby, ale będzie jeszcze jeden robiony, więc może ten następny będzie fajniejszy. Jeden pójdzie do barbarzyńcy, zostanie, a drugi pójdzie do druida, bo build druida, taki spoiler alert, jak ktoś wie, to gdzieś nie wie, jest taki sam jak tego barbarzyńcy, tylko tam wstawiamy maskę Jelaya, więc mamy ostatni oddech, mamy hard, mamy sznoruszu, mamy Raven Frosta, Kruczy Lód, Gniew Lorda, Jeździec Rzezi i Nakładnie Rąk. I zakładamy to wszystko to samo i zakładamy maskę Jelaya i mamy... druida, zmiana kształtu wilkołaka, który jest bardzo potężny i czyści wszystko, masakryczne obrażenia, jest super, ekstra, mega. Ja nie wiem, kiedy go będę robił, ale już wam w sumie powiedziałem. Jak chcecie robić druida, to zakładacie wszystko to samo, co z tego barbarzyńcy, robicie druida i jest ogień. Dobra. Także. Miałem tutaj nawijać o tym ostatnim oddechu, a mówiłem o śmierci, no ale mówię, jaka jest różnica, co bardziej wolę. Po prostu bardziej wolę barbarzyńca. Barbarzyńca bardziej wolę z bronią dwuręczną, jakąś bardzo potężną, chociaż ten miecz jest super mega. I tak na początku powiedziałem, że ten build jest lepszy, to... Tak, broń dwuręczna jest lepsza, ale tutaj też mamy pomocnika z dumą, więc generalnie prawda jest taka, że nawet jakbym założył teraz tą śmierć, a mam wymaksowane, oczywiście mam wymaksowane mistrzostwo w władaniu bronią drzewcową, to i tak założyłbym ten miecz i zrobił tak samo, pewnie tak samo szybko. I tak by zamiatał i tak. Tutaj mamy ile? 7300? Będziemy tam trochę mniej mieli. 5600, no ale jak nam zaskoczy aura oczywiście pomocnika, to też będzie miazga. Dobra, nieważne. Ważne, że obydwa buildy są mega, ale bardziej preferuję jakąkolwiek broń drzewcową i sobie zrobić ostatni oddech, tylko żeby był dobry roll, bo na tej jest słaby. Dobra, także jeszcze raz. Skille wiadomo, tak samo jak było, tylko zamiast mieczy dajemy sobie w broń drzewcową. Ja lubię sobie dać na maksa zwiększoną szybkość biegania, chodzenia. Dajcie sobie w co chcecie. Już testowałem w okrzyk na maksa, nie podbija dużo obrony, podbija obronę pomiędzy 200 a 2000, więc jest żadne podbicie obrony, jak mamy 10 tysięcy, a będziemy mieli 10 200, to nic nie robi, więc skille naprawdę dajcie sobie w co chcecie, możecie sobie dać wrodzone odporności, jak chcecie, ja dałem sobie szybsze bieganie, chodzenie, a resztę skilli sobie rozdałem pomiędzy żelazną skórę, tudzież skórę z żelaza i w okrzyk, także dałem tutaj 3 i tutaj 3. Tak to wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przedmioty, wszystko to samo co było, czyli twarz areatu, hard, sznoruszu, gniew lorda, kruczy lód, jeździ z rzezi, nakładnie rąk i ring jakiś, który daje do siły i wykrada manę w poprzednim setupie, chociaż z tego co się domyślam, miecz chyba też wykrada manę. 7 many, tak, wykrada i manę, więc tak naprawdę ring możecie sobie dać co chcecie, ja zawsze wybieram ring z siłą, żeby dać jeszcze więcej w żywotność, tutaj mamy podstawowej siły. 86 znaczności, 20 i wszystko w żywotność. I teraz chwilę jeszcze nawinę, jeszcze raz o ostatnim oddechu, także Vexhal, Alt, Zolt, Eth. Tak naprawdę potrzebujemy tylko Vexa i Zolda, czyli 0,5 i 0,5. Jedną high runę i bazę kupimy za Gula, żeby zrobić bardzo potężne słowo runiczne, które jest niezniszczalne. Daje 50% szansy na rzucenie 20-poziomowego zakręcia turyncynowa, kiedy zabijasz wroga. To jest kompletny krab, tylko wizualny efekt. 60% do szybkości ataku, 369 do obrażeń. Roll, tak jak już mówiłem, wspomniałem, pomiędzy 350 a 400, także słaby nam się trafił generalnie, ale nawet mówiąc słaby, to i tak jest dobry. Wiecie o co chodzi, że to i tak jest, wiecie, te 350+, no ale byśmy chcieli mieć 400, koło 400,
-25% do obrony przeciwnika, to jest ok, 50% skrzydło się ataku też jest ok, 200% do obrażeń za nie umarłym, to jest taki tam bo tak naprawdę będziemy robili raczej chaos runy, więc to nam do niczego się nie przyda, ta skuteczność ataku względem nieumarłych też nam się do niczego nie przyda, plus 50, ale 7% many wykradzone za każde trafienie jest bardzo fajne do zdroby powietrznej, bo ciągle wykradamy tą manę, no i możemy mieć tutaj roll pomiędzy 12 a 15% zdrowia wykradzonego za każde trafienie, trafił się nam tutaj high roll, największy możliwy 15% zdrowia, natomiast no bardziej chcielibyśmy mieć ten roll do obrażeń większy, no niestety trafił się taki jaki jest, uniemożliwia leczenie się potworów, to jest spoko, 30 do wszystkich atrybutów to też jest spoko, 1 do promienia światła i wymagania minus 20%, dobra, przejdziemy teraz do gameplayu, bo ja tutaj gadam, już nikt tego słuchać nie chce, przecież to Jezus Maria, człowieku, się nagadałeś, no dokładnie, ile to można gadać, dobra, lecimy, także na pełnej, ja tutaj nie mam zamiaru, bo tam powinien wszystkiego czyścić, bo i tak żadne jachy nie wypadną z tego co słyszałem, ale fajnie by było. Ale wiesz, jak już człowiek ma prawie 1000 krów zrobionych, ludzie już ma, to już mu się nie chce czyścić wszystkiego. Ale dobra, tutaj widzę, że fajna impreza jest, to wjedziemy. Złoty stwór. Okej. Okay. Tak właśnie, cyk, cyk, cyk. Dobra. Przeskoczymy sobie tu. To jest właśnie fajne w barbarzyńcy, że można sobie zrobić i przeskoczyć. Budżetowa enigma, dobra. Znaczy nie, no fajnie funkcjonuje. Teraz dostaliśmy akurat mieszane obrażenia zadajemy, ale zaraz jak zejdzie to powinniśmy na 12, chyba więcej nawet powinno być. 12 tysiącach strąby. Jak Deadly Strike wejdzie, to jest 24 tysiące. No, wydawało mi się, że więcej było. Było 14. Pomocnik się opiernicza jeszcze mocy nie zapodał. No, nie ma mocy od pomocnika. I chyba nie będzie, bo nie zdąży ją. Nie zdąży jej rzucić. Także cały build jak najbardziej do druida działa, więc... Śmiało, róbcie sobie druida, bo też jest super. Barbarzyńca też wymiata. Jest mega. Nie muszę akurat zmienić broni, żeby okrzyki zrobić. Barbarzyńca jest mega i druid też będzie mega. Za niedługo też jeszcze zrestartuję tego barbarzyńca i zrobię jeszcze raz ten zestaw, co chciałem zrobić, czyli i śmierć, i wrzal, bo ostatni wrzał bitewny barb był ze świetnikiem, tak? Też nie przeszkadza i nawet w dwa miesze świetne by był mega, no ale z grifem i z defem to jest mega petarda. Najlepsza opcja w sumie. Chociaż też można iść z dwoma grifami, why not? Wydaje mi się, że dwa razy śmierć też by była dobra. Nic więcej nie umiesz? Taką fajną piarę, co zostawić. Się nam by zmarnowała. O, to się pokręcimy. Jest ładnie, ekstra pięknie, fajnie. Dobra. Ale barw kręciowa to jest w ogóle mega. Róbcie sobie z czym chcecie ogólnie, w co chcecie. Jeszcze z Hellslayerem, z toporem też by można było zrestartować i na topór. Jestem ciekaw, czy ja w skrzyni go nie mam tutaj. Trzeba było eterycznego trafić i runę Zod wstawić, żeby tam faktycznie... Chociaż Zod jest, ale eterycznego toporka brak. Jej, Sigon wypadł. No i tak to było na tyle. Czy ja czegoś nie otworzyłem? Diablo. O, resy. Diablo, ile? 2, 3, 4, 5 hitów, nie? Trzeba trafić. Słaby atak rating, coś. O. Udało się. Także dziękuję za uwagę, za zobaczenie. Zapraszam na kolejny filmik z Diablo.
Jeszcze sobie zobaczę tę rękawicę i jeszcze pójdziemy do skrzyni zobaczyć, czy jest ten topór, o którym przed chwilą mówiłem. Nie, nie ma, bo przestawiłem. Przestawiłem topory. Bardzo fajny, w Hellslayera można zrobić, tylko trzeba było mieć eteryczny i wstawić sobie oczywiście runę Zod. I w topory też jest masakra. A topór nie jest nic wart na konserion, tylko trzeba było eteryczny załatwić sobie i Zoda wstawić i... Na tym toporze tam są jakieś kosmiczne obrażenia, nie wiem jakie, ale chyba gdzieś koło 900, albo lepiej chyba będzie można wykręcić, że możecie spróbować sobie zrobić w topory też. Dobra, jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do zobaczenia, zapraszamy kolejne filmiki z Diablo. Będzie niedługo barbarzyńca, który będzie miał śmierć i żal, i właśnie będzie w ten, który już był ostatnio, ale jeszcze raz go zrobię, szał bitewny, bo to jest najlepszy barb. To jest najlepszy barb. Kręcioł jest fajny, ale szał bitewny to jest szał bitewny. Dobra, jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia, zapraszam na kolejne filmiki z Diablo. Trzymajcie się, na razie, hej, cześć.